Kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam paczkę, którą wysłała do mnie moja siostra. Tak, dla Laury głównie w sumie, ale też sporo rzeczy dla mnie i dla Tomka. Rzeczy są niemieckie, bo moja siostra na co dzień mieszka w Niemczech. My już co prawda to wyciągałyśmy raz, ale na cele filmu wsadziłyśmy z powrotem, tak, Laura? I będziemy wyciągać jeszcze raz. I zaczynamy. Kotku, zaprezentujesz sukieneczkę, którą dostałaś od cioci. Pierwszą rzeczą jest przepiękna taka tiulowa sukienka z wróżką dla Laury. Twoja. Taka piękna różowa z wróżką. I to powiem Wam szczerze. Twoja, tak? Laura będzie chodzić. Także piękna tiulowa, naprawdę bardzo fajna. Myślę, że na wiosnę w przyszłym roku. Tutaj mamy coś na teraz i to jest w sumie, o, idealne właśnie na tą porę, którą mamy aktualnie, czyli wiecie, taka typowa jesień, niby ciepło, ale dzisiaj pokazywało 15 stopni, a odczuwalna według mnie była w ogóle jeszcze 10, przez to, że wieje mocno. Ale to jest fajne na pewno pod taką ciepłą, cienką kurteczkę jesienną. No, to czuję, że będzie dla mnie, bo ja uwielbiam takie żelki właśnie jakby jogurtowe, czyli jak widzicie, tak jak tutaj, nie są to typowe żelki takie żelkowe, tylko takie bardziej mleczne. I tutaj mamy świnki i ta firma Katjes, nie wiem, czy to tak się wymawia, to jest właśnie typowo chyba Niemczech, bo często właśnie moja siostra to przywozi. I tu jest ta sama marka, tylko że kolorowe świnie, czyli idealnie do mnie pasujące. Tutaj mamy jakieś cukierasy, których jeszcze nie otwierałyśmy w ogóle, żeby sprawdzić co w środku, bo tak jak mówię, już raz wypakowana była ta paczka, ale tak jak Wam wspomniałam, chciałam Wam również pokazać, co tu się ciekawego skrywało. Dla Laury buty, tyle, że to jest rozmiar 27, więc Laura aktualnie nosi 26, także będą to butki na wiosnę. Na pewno też super się sprawdzą. Tutaj mamy limitowana edycja, tu akurat z truskaweczką. Oczywiście coś na jesienne wieczory do wanny, a mianowicie tutaj mamy różnego rodzaju różne pianki, sole do kąpieli. Właśnie typowo takie niemieckie, tu na przykład mamy brzoskwinie i inne owoce takie właśnie. O, a to co to jest w ogóle? To też jest do kąpieli. Tak, tu jest akurat sól do kąpieli. Coś tam pachnie przez opakowanie, także myślę, że sobie zrobimy. Co, baby? No właśnie, tutaj mamy, no już pewnie dla mnie, ewentualnie dla Tomka, jeżeli będzie chciał skorzystać, maseczki w płachcie do twarzy, które ja po prostu ubóstwiam. I naprawdę uwielbiam te maseczki, które właśnie da się nałożyć na twarz i nie trzeba rozsmarowywać. Misia, o tu spadł misiu kotku, o tu zobacz, opsia. Proszę. Tutaj mamy też maseczkę do twarzy, już taką typowo na zimę. Podejrzewam, że trzeba będzie tutaj zrobić może jakieś mini rozdanie z maseczkami. Dajcie znać. Tu zobaczcie, jest XL Freda. Widzę, jedna się w transporcie złamała, ale to nic nie szkodzi. Mamy tutaj sześć różnych tutaj kolorów i to są takie mega duże kredy. Laura kiedyś już taką kredę dostała tutaj od sąsiadki, także my już miałyśmy styczność z takimi kredami, ale to jest bardzo fajna rzecz, naprawdę. Trochę ciężko się nimi rysuje, ale dużo frajdy. Tutaj mamy żelki takie jakby wodne, jak widzicie, tu już może bardziej Tomek będzie. Haribo, ja właśnie o takich żelek typowych nie za bardzo, nie lubię po prostu. Wolę takie właśnie typowo takie bardziej miękkie, o, bo one są takie, wiecie, że łatwo się wgryźć. Coś dla Laury, bo wspomnieliśmy Łucji, że Laura ostatnio polubiła chipsy. Jak widzicie, dostała chipsiki. Tu mamy Milkę, taka Oreo, ale to jest też typowo w Polsce dostępne. Tu mamy dla Laury chrupeczki ze zwierzątkami z zoo. Drugi kremik truskawkowy. To jest coś jak a la Nutella, tylko jak widzicie w mniejszym opakowaniu. Luzem były wrzucone takie z Lotusa, też dostępne są z Lotusa. To są takie ciastka korzenne w Biedronce, one są też dostępne, tylko w innym opakowaniu, ale też Lotus. Ja je na przykład bardzo lubię, a jak tu widzicie, one są w takich osobnych opakowaniach, więc to jest super opcja. Nawet do pracy, do kawy.
żeby wziąć, otworzyć. Nie trzeba otwierać całego opakowania, tylko otwieramy tutaj, mamy akurat dwa takie herbatniczki i to jest naprawdę ekstra opcja, żeby się po prostu nie zmarnowało. Większość to jakieś po butach jeszcze papierki. Dwa batony proteinowe, no to pewnie jeden dla mnie, drugi dla Tomka. Tutaj jak widzicie o smaku takich ciasteczek, a marka to no, zupełnie mi nieznana, bo to tak jak mówię, pewnie typowo niemieckie. Pianki do kawy, takiej jesiennej. Możemy spróbować, chociaż ja takiej kawy, ja kawy nie słodzę ogólnie. A ta pianka jak się rozpuści, to zapewne działa jak cukier, bo to jest no, praktycznie sam cukier. Ale chętnie, wiecie, spróbujemy na pewno z Tomkiem. Tutaj mamy jeszcze jednego herbatnika korzennego. I tutaj mamy coś, co mnie najbardziej, słuchajcie, zaciekawiło. Cztery takie opakowania likieru 20%. Ponoć fajna to jest opcja. Zaraz damy? Do herbaty to jest fajna opcja. O, do tego niemieckiego może spróbujcie. O, otwórzcie, no, spróbujcie. I tutaj mamy jeszcze czekolada Oreo. Tylko troszeczkę, bo już Laura troszkę zjadła, tak? O. Także jak widzicie, same tutaj dobroci dostaliśmy od Lucji. Jeżeli Lucja ogląda filmik, to mam nadzieję, że tutaj wszyscy na 3-4 mówimy dziękuję. 3-4. Dziękuję. Laura, cipsika. A resztę tatko zje, tak? Tata, możesz zjeść tam te cipsiki. No, także ja się z wami żegnam. Opakowanie puste, to już mogę rozłożyć. I powiem wam, że nie wiem, czy sobie z kolei ja nie otworzę żelek. Gdzie one są? O, te albo te. Bo cipsiki już zostały otwarte przez Laurę, więc tak to wygląda. Tą bluzę od razu sobie położę, bo będzie używana, natomiast ta będzie musiała poczekać do wiosny, bo nie wiem, jaki to jest rozmiar, powiem wam szczerze, nie widzę tutaj. Nie wiem. Ale no, myślę, że to będzie na wiosnę dobre dla Laury. Myślę, że teraz to raz, że no już krótki rękawek to średnio się sprawdzi. Ona jest dosyć cienka, więc też nawet do żłobka tak średnio, ale myślę, że na wiosnę Laura będzie szalała z wróżką. Tak. Także Łucja, bardzo ci dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Mam nadzieję, że miło się oglądało wam taki filmik. I jak wiecie, na pewno wszystko to będzie zjedzone w najbliższym czasie, także chciałam szybko nagrać filmik, bo podejrzewam, że z każdą godziną by ubywało tych rzeczy. Także buziaczki, trzymajcie się cieplutko, dajcie znać, co u was słychać i czy chcecie rozdanie z jakąś maseczką. Może zrobimy jakieś rozdanie albo właśnie z jakimś takim płynem do kąpieli. Ale to musi cudnie pachnieć. Dobra, buziaczki, trzymajcie się, cześć!